piątek 8 lipca rozpoczęły się Dni Noszaka. Oficjalne otwarcie tej historyczno-biesiadnej imprezy miało miejsce w Bielsku-Białej na Placu Chrobrego. Równolegle atrakcji i koncertów nie zabrakło również w Cieszynie i czeskim Cieszynie. W sobotę w samo południe orszak z księciem Noszakiem wracającym z Anglii przemaszerował ze wzgórza zamkowego ulicą Głęboką w kierunku rynku. Wiwat książę! Największą atrakcją drugiego dnia był bez wątpienia średniowieczny turniej rycerski. Prezentuje się w zbroi XV-wiecznej, dokładnie mówiąc jest to druga połowa XV wieku. Widzimy tu już wyraźną białą zbroję, zbroję płytową pełną, nałożoną na kolczugę. Jest to dosyć ciężki rodzaj pancerza. Całość, łącznie z tarczą, waży 46 kg. Jak taktycznie trzeba podchodzić do takiej walki? Jakby nam pan mógł tutaj zdradzić, co zrobić, żeby wygrać, pokonać przeciwnika? Trzeba zastanowić się nad tym, jak walczy przeciwnik, jak samemu dopasować się do niego. Trzeba wykorzystać znane sobie techniki, dobrać się do walki w taki sposób, żeby skuteczność wzrosła, żebyśmy wiedzieli, kiedy się zasłonić, kiedy zaatakować, żeby to trafienie weszło i było punktowane. Tą walkę niestety przegrałem, ale z takim przeciwnikiem to jednak warto wygrać. Jestem zadowolony. Moim zdaniem było to naprawdę ciekawe pod względem sportowym. A skąd pan przyjechał do Cieszyna? A ja przyjechałem z Katowic. Instrument nazywa się nickel harpa i pochodzi on historycznie ze Szwecji, a jego historia jest całkiem barwna, gdyż bowiem pomiędzy XV a XVIII wiekiem w ogóle na kartach historii ten instrument zaginął. I w miejscowości Mora podczas naprawy kościoła bądź katedry jeden z budowniczych był totalnym ciamajdą i przez niego zawaliła się ściana. Ku zdziwieniu jego oraz mieszkańców za tą ścianą okazało się, że do dzisiejszego dnia zachował się instrument, który jest w stanie praktycznie nienaruszonym wraz z jego drewno oraz struny z tamtych czasów przetrwały. Obecnie znajduje się ten w częściach tego instrumentu w miejscowości Mora w muzeum. Oczywiście tamten instrument od tego był troszeczkę bardziej uproszczony. Miał tylko on dwa rzędy klawiszy, nie tak, tutaj mamy trzy. Otwory rezonansowe tutaj zamiast takich jak w skrzypcach, czyli w kształcie literki F, były w kształcie serduszek, takich jak dzieci w szkołach rysują. No i też było znacznie mniej strun, nie było 16, było zaledwie wtedy 3 struny, na których graliśmy. I to jest połączenie w ogóle średniowiecznej liry korbowej, skąd mamy układ klawiszowy, ze średniowieczną wielą, czyli wcześniakiem, tak jakby skrzypiec. I co zrobić, żeby wygrać taki turniej? A kurczę, żeby wygrać turniej, to trzeba kilka lat trenować. Co trzeba trenować? Wszystko. Powiem tak, sportowe walki rycerskie to jest taka zbieranina sportów walki, sportów wytrzymałościowych i takich, można powiedzieć, odrobinę sportów ekstremalnych. Dlatego każdy zawodnik trenuje troszkę jak pod MMA, czyli trenuje walkę w stójce, troszkę walkę w zapasach i wytrzymałość, a do tego jeszcze musi poćwiczyć sobie troszkę właśnie walkę mieczem, czyli taki trening techniczny pod walki rycerskie. Więc to jest pełen przekrój takich współczesnych sportów. No właśnie, pełen przekrój, no a dodatkowo jeszcze cały ten strój, to wszystko, co się ma na sobie. No tak, to jest bardzo ważny element, zwłaszcza, że na taki, mimo że to są turnieje sportowe, to mamy taką specjalną komisję, która pilnuje tego, żeby zbroja była w pełni historyczna i spełniała wszystkie wymagania. Tak, żeby nikt nie z żadną zbroją fantazy, z Władcy Pierścieni nie wszedł w szranki. Tak? Nasze zbroje są replikami zbroi historycznych, które były używane w średniowieczu i promujemy historię i sport.
Dni Noszaka zakończą się dzisiaj, 10 lipca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.